za nami 16. kolejka rozgrywek w A-klasie. Nie była ona zbyt udana dla zawodników Chopina Sanniki. U siebie przegrali z Wichrem Cieszewo 0-6. Dzisiaj bardzo słabo zaprezentowaliśmy się na tym meczu. No. Słabo, strasznie słabo to wyglądało. No, dzisiaj też nie mieliśmy pełnego składu, co na pewno widać było po naszej grze. No i też nie ukrywam, że to boisko, które gramy cały czas w zastępstwie za swoim, które jest w remoncie, no nie idzie nam strasznie. Mamy tylko jedną wygraną i 3 remisy, a reszta tak naprawdę samych przegranych. Bardzo ciężko nam się tutaj gra, no ale niestety, no przegrana. Kolejny raz tutaj na tym boisku mamy 13 punktów zdobytych na wyjeździe, a tutaj u siebie 6 punktów tak naprawdę. Bardzo słabo to wygląda na tym boisku. W wykonaniu gości był to istny festiwal bramek. Już w 15 minucie spotkania Wicher wyszedł na prowadzenie po golu Bartłomieja Boguszewskiego. Kilka minut później na 2-0 podwyższył Kamil Bońkowski. Ostatnia bramka w tej części meczu padła z rzutu karnego. Strzelił ją Krzysztof Gronkiewicz. On również rozpoczął bramką drugą połowę spotkania. Kolejną, piątą bramkę dla Wichra zdobył Tomasz Skierkowski, a wynik meczu na 6-0 ustalił Dawid Piłat. Spokojny mecz w naszym wykonaniu, wynik 3-0 do przerwy, mogło być jeszcze więcej, ale cieszymy się, w drugiej połowie poprawiliśmy jeszcze, nasz kapitan strzelił bramkę i spokojnie dograliśmy do końca. No, wynik wysoki, zrewanżowaliśmy się za porażkę w pierwszej rundzie, bo przegraliśmy aż 2-7 w pierwszym meczu i udany rewanż. Zawodnicy Chopina mimo że próbowali zdobyć kontaktowego gola, nie mieli zbyt wielu okazji, bo dobrze grała obrona Cieszewa, a jeśli zawodziła, to na miejscu był bramkarz. Trener tu postawił drużynę na nogi. Zmotywował bardzo dobrze chłopaków wszystkich. Wiedzieliśmy, co chcemy zrobić, no i to zrobiliśmy, nie? Założenia trenera, wszystko poszło tak, jak chcieliśmy. Zero z tyłu. Najważniejsze, że do przodu. W pozostałych spotkaniach 16. kolejki A-klasy padły następujące wyniki. Błękitni Gombin, Wisła Głowina Sobowo 5-2. Bzura Chodaków, Mazowia Słubice 4-0. Wisła Nowy Doninów, Zorza Szczawin Kościelny 1-3. GKS Góra, Spójnia Mała Wieś 1-0. ULKS Ciłkowo, Polonia Radzanowo 1-1. W tabeli na pierwszym miejscu Bzura Chodaków z 43 punktami. Drugie miejsce Błękitni Gombin, punktów 38. Trzecie Zorza Szczawin Kościelny, punktów 34. Tabele zamykają Polonia Radzanowo, punktów 15, Wisła Głowina Sobowo, punktów 14 i na miejscu 12 Wisła Nowy Doninów z 1 punktem.